Dzień dobry, witam wszystkich widzów na kanale YouTube Jan Marczyński Wejherowo. Jesteśmy w znanym sieci dyskontów Wejherowie i można śmiało powiedzieć codziennie wyższe ceny. No niemal, prawie, że codziennie wyższe ceny. A czy te ceny będą dostępne dla zwykłych, przeciętnych Polaków, jeżeli one nadal tak będą wzrastać? Bo spójrzmy tutaj na tym dziale nabiałowym. Ileż to teraz kosztuje to mleko Mleczna Dolina 3,2? Proszę bardzo, jest tutaj cena, tak? 3,69. Czyli to mleko podrożało w przeciągu roku z 2 zł do 3 zł 69 groszy. W przeciągu roku. Taką mamy już hiperinflację w Polsce i o tym głośno trzeba mówić, czy nam nie wolno milczeć. A ile smalec kosztuje? Spójrzmy, ile smalec kosztuje. Proszę bardzo. Myślę, że dobrze ustawiłem kamerę. Tak, ile smalec. To nie jest cena. Zaraz. Tu jest smalec. O proszę, tu. Tu jest kefir, tak, a tam jest smalec. O, ja pokazałem inne ceny też przy okazji, proszę. Tam jest smalec, tak, proszę bardzo. No to smalec, proszę bardzo, w promocji w ubiegłym roku 80 groszy, a teraz 2 zł 49 zł. Pytanie, czy to są ceny dla zwykłych, przeciętnych Polaków? No chyba raczej już nie, a wszystko wskazuje na to, że ta hiperinflacja to dopiero się rozkręca i w przyszłym roku te ceny będą znacznie wyższe, czyli poziom zubożenia polskiego społeczeństwa, znacznej części polskiego społeczeństwa, będzie niestety wzrastać. Taką sytuację mamy w Polsce. Jak długo będziemy to tolerować, jak długo będziemy się przypatrywać na to jawne złodziejstwo, bo hiperinflacja to jest kolejny podatek, to jest złodziejstwo i o tym trzeba jasno, dobitnie i głośno mówić. Tymi niezbyt ciekawymi informacjami będę się z Państwem żegnać, życząc miłego dnia, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do uzdrzeni. Trzymajcie się.